Cieszę się bardzo, że w dniu dzisiejszym tylu policjantów i pracowników policji otrzyma wyróżnienia w postaci medali, odznaczeń, a także awansu. Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymuje aspirant sztabowy Wojciech Wałkowski, policjant pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bochum. Srebrną odznakę zasłużony policjant otrzymuje aspirant sztabowy Janusz Stopa, kierownik posterunku policji w Łapanowie. Srebrną odznakę zasłużony policjant otrzymuje młodszy aspirant Maciej Haber, policjant sztabu policji Komendy Powiatowej Policji w Bochum. Brązową odznakę zasłużony policjant otrzymuje podinspektor Ireneusz Herut, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniewszu. Na podstawie artykułu 52 ust. 1 ustawy o policji niżej wymienionych policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bochni z dniem 24 lipca 2011 roku mianuje na stopień aspiranta sztabowego policji, starszy aspirant Kukla Maciej, starszego aspiranta policji, aspirantów Góra Robert, Makarski Paweł, Panna Krzysztof, Kowalski Jacek, Krzywda Adam, aspiranta policji, młodszych aspirantów Machaj Grzegorz, Maj Grzegorz, Polek Mirosław, Majer Przemysław, Paluch Krzysztof, Drzewniak Krzysztof, Pławecki Zbigniew, Daniec Marcin, Jacewicz Piotr, Gołębiowski Tomasz, Haber Maciej, młodszego aspiranta policji, sierżantów Tomasik Mariusz, Solarczyk Paweł, Śmiałek Kazimierz, Więcek Wojciech, Mul Artur, Krzywda Piotr, Kowal Bartłomiej, Janiczek Rafał, Mroczek Zbigniew, Bajer Andrzej. Sierżanta sztabowego policji, starszych sierżantów Dejnak Sławomir, Wzorek Magdalena, Mul Roman. Starszego sierżanta policji, sierżantów Hołda Marcin, Mordarski Rafał, Mikulski Mirosław, Jędrecka Anna, Wilk Aneta, Ostręga Łukasz, Dudziak Paweł, Mech Andrzej, Magiera Daniel. Sierżanta policji starszych posterunkowych Piotrowicz Paweł, Guzik Bartłomiej, Zięć Sabina, Bielan Dawid. Rozkaz personalny numer 112/2011 Komendanta Powiatowego Policji w Bochni z dnia 15 lipca 2011 roku. Na podstawie artykułu 48 ust. 1 i artykułu 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji niżej wymienionych policjantów z dnia 24 lipca 2011 roku mianuje na stopień starszego posterunkowego policji posterunkowy Suda Korneliusz. Rozkaz odpisał komendant powiatowy policji Bochni inspektor Marek Rudnik. Panie komendancie, w imieniu obecnych tutaj odznaczonych i wyróżnionych funkcjonariuszy policji oraz pracownika cywilnego chciałbym podziękować za docenienie naszego zaangażowania i naszej codziennej pracy. Równocześnie chcę dodać, że otrzymane wyróżnienia na pewno będą nas zmobilizować do dalszej pracy i solidnej służby na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy. W roku ubiegłym zrodził się taki pomysł, aby moich poprzedników, komendantów rejonowych i powiatowych policji, którzy rozpoczynali ten nowy etap w resorcie, przekształcając struktury milicji na policję, aby uhonorować zdjęciami, aby ich wizerunki zawisły zarówno w gabinecie komendanta powiatowego, jak i na sali odpław. Bardzo proszę w kolejności pana podinspektora Antoniego Serwinowskiego. Bardzo proszę pana podinspektora Stanisława Malika, młodszego inspektora Stanisława Wójcika i inspektora Tadeusza Orzechowskiego. Liczymy na to, że te zdjęcia zawisną w waszych domach i będą wam zawsze przypominały te czasy, te chwile, kiedy spędziliście je tutaj, w Bochni, dowodząc tą jednostką w latach od 90 do 2006 roku. Chciałbym w tym momencie również bardzo serdecznie podziękować. Zacznę najpierw od pana komendanta wojewódzkiego za to wsparcie, które na bieżąco otrzymujemy. Proszę państwa, ten sprzęt, który tutaj stoi, to prawie ćwierć miliona złotych. Jest to wysokospecjalistyczny sprzęt w postaci pogotowia wypadkowego, które może być używane w najcięższych sytuacjach, zarówno drogowych, jak i kryminalnych. Możemy prowadzić z tego pojazdu oględziny, obserwacje. Pojazd ten posiada niezależne ogrzewanie, a więc we wszystkich warunkach pogodowych
i we wszelkich warunkach drogowych miejsca. Dziękujemy również za te dwa motocykle, które są dumą po komendancie naszej jednostki, bo służą nie tylko do parad, bo przecież też trzeba się zaprezentować, i ślubów, ale przede wszystkim do tej codziennej służby, i to jest dostrzegane. Mam tutaj czterech motocyklistów, którzy są z zamiłowania motocyklistami, a więc naprawdę ten sprzęt służy. Bardzo serdecznie za ten, nie tylko ten sprzęt, ale za wszelkie wsparcie dziękuję, bo powiem Państwu tak, że w niedługim czasie rozpoczniemy realizację montażu agregatu prądotwórczego. Jest to potężna maszyna, która w roku ubiegłym została zakupiona dzięki wsparciu pana starosty i samorządu powiatowego, która zapewni funkcjonowanie pod względem energetycznym całej jednostki w każdych warunkach, a przecież widzimy, co się dzieje. To jakie są burze, to jakieś opady śniegu czy lodu. Niedługo będą też montowane odpowiednie systemy odladzania rynien i rur spustowych. To dzisiaj jest ciepło, przyjemnie, ale mieliśmy już taką sytuację tutaj, kiedy doszło do zalodzenia i lało się po nowej elewacji. To proszę Państwa, niedługo rusza remont kilkunastu różnych pomieszczeń, które są jeszcze nieremontowane, i myślę, że jest to kwestia kilku miesięcy, kiedy to zrealizujemy. To wreszcie, Szanowni Państwo, wielka rzecz, którą zaczynamy, i myślę, że jak zaczniemy, to i skończymy. Zaczynamy od projektu również z darowizny starostwa pana starosty w zakresie zmiany nie tylko wyglądu, ale i funkcji tego zespołu, który jest za nami, za budynkiem. Jest to też potężny budynek. W pierwszej kolejności będzie wymiana dachu, termomodernizacja. Mam nadzieję, że to się wszystko uda zrobić, a kiedyś, może w przyszłości, i sala gimnastyczna, i komfortowe warunki, żeby policjanci mogli się przebrać do tej codziennej służby. Myślę, że jak będziemy żyć, będzie ta współpraca taka, jaka jest, że kiedyś nam się to uda. Chciałbym po pierwsze serdecznie wszystkim odznaczonym i wyróżnionym pogratulować, awansowanym również, życzyć Wam, Waszym rodzinom wszystkiego, wszystkiego najlepszego i życzyć sobie i Wam tego, żebyśmy się mogli w przyszłym roku spotkać na obchodach 93. rocznicy powstania Policji Państwowej, ciesząc się dobrym zdrowiem i ciesząc się satysfakcją z tego, że wykonujemy kawał dobrej, potrzebnej ludziom pracy. I jeszcze jedno podziękowanie, bo to się należy tym, którzy w sposób, w powiecie bocheńskim, w sposób wzorcowy współpracują z policją, od samorządów różnego szczebla począwszy, na służbach, z którymi współpracujemy, na prokuraturze, sądzie. To są te instytucje, które nas wspierają i z którymi idziemy ramię w ramię i ręka w rękę po to, żeby mieszkańcom powiatu bocheńskiego żyło się bezpiecznie, a bezpieczeństwo to jedna z podstawowych ludzkich potrzeb.